Witam serdecznie. Dziś przeczytam Wam jedną legendę z opolskich legend i bajek pani Doroty Simonides. O świętym Nepomuku. W pewnej wiosce na pograniczu czesko-śląskim, a działo się to w XVIII wieku, proboszczem był Niemiec. Parafianie zwracali się do niego wielokrotnie z prośbą o postawienie figury Nepomuka, którego otaczali czcią jeszcze i ich dziadowie. Proboszcz, znając tylko trochę gwarę śląską, nie wiedział, jak powinien brzmieć napis pod figurą, która wkrótce, zgodnie z życzeniem parafian, miała stanąć na moście. A na razie znajdowała się jeszcze w zakrystii. A tak się złożyło, że właśnie przyjeżdżał tamtędy Polak z starej Polski, uradowany proboszcz, sam wielki orędownik świętego Jana Nepomucena, zapytał go, czy to będzie po polsku poprawnie. Nepomuk. Na to Polak, człowiek wykształcony, wziął kartkę, przeczytał, pokręcił głową i poprawił. Nie pomógł. Rano figura świętego Jana Nepomucena stanęła na moście, a u dołu widniał napis „Nie pomógł”. Zdumieni parafianie przyszli do proboszcza całą gromadą i zapytali, po co stawiać figurę świętemu, który sam sobie nie pomógł. Proboszcz, wielce zafrasowany, zaczął przewracać dokument po dokumencie, szukać, sprawdzać, czy na pewno wystawił figurę temu świętemu. Waszym zadaniem będzie w dowolnej technice malarskiej przedstawić Nepomucena lub zrobić kilka zdjęć, jeśli będziecie w okolicy, i przesłać zdjęcia lub graficzne przedstawienie Nepomucena do muzeum na adres muzeum@muzeumkozule.pl. Dziękuję.